Witam wszystkich. Dzisiaj pomówimy o tym, czym się różni husaria od husarzy. Chociaż nazwy bardzo podobne, chociaż niektórzy je mylą, to jednak są to dwa odrębne rodzaje kawalerii. Do tego rodzaje kawalerii, które właściwie dosyć, że były całkowicie inaczej uzbrojone, inaczej je najczęściej stosowano, to walczyły właściwie w innych epokach. Zacznijmy oczywiście od husarii. A husaria, no to jazda chyba, o której słyszał każdy Polak. Ciężka jazda istniejąca od XVI do połowy XVIII wieku, chociaż koniec XVII wieku to taki właściwy, realny koniec husarii. Często decydowali o zwycięstwie, oczywiście byli wykorzystywani do takich szarż, uderzeń przełamujących, które właśnie miały zapewnić zwycięstwo. Była to jazda ciężka, uzbrojona w kopie, w pancerz, koncerz albo pałasz, czyli ciężkie uzbrojenie, jazda ciężka. Właśnie wykorzystywana do takich ciężkich, mocnych szarż, uderzeń przełamujących. I naprawdę wielokrotnie takie uderzenia pozwoliły Polsce wygrać. Poza Polską Siedmiogród, Rosja, ale tamta husaria była dosyć, no powiedzmy szczerze, dosyć słaba. Ale husarzy. A husarzy to jazda lekka, spotykana w wielu krajach, nie tylko Europy. W przeciwieństwie do husarii, która właśnie występowała właściwie tylko, no tak w realny sposób tylko u nas. Początek husarzy to XV wiek. Do XVIII wieku była to jazda głównie taka, jakby to delikatnie powiedzieć, troszkę o mniejszym znaczeniu, gdzie często wstępowali ludzie, którzy nie byli szlachcicami, niższe warstwy. Wyróżniała się niezbyt dużą karnością, często byciem bardziej taką bandycką jazdą niż żołnierzami. Ale w XIX wieku stali się elitą. Wyróżniali się wówczas odwagą, umiejętnościami i właśnie oni wtedy byli wykorzystywani do wygrywania bitew. Nie jako taka siła przełamująca, ale taka podstawa, która umożliwiała wygrywanie bitew. Czyli husaria, jazda ciężka, mocno uzbrojona, o bardzo wysokim mniemaniu o sobie i ludzie też bardzo ją poważali. Husarzy za to przez ten początkowy okres to jazda lekka, jazda, o której opinia nie była taka dobra, ponieważ właśnie w przeciwieństwie do innych jazd była to jazda, która nie wywodziła się z szlachty, z wyższych warstw. O husarii wiemy wiele, ale pomówmy jeszcze o husarzach. Wywodziła się ona z Austrii, później dotarła do Francji, Prus, Rosji, Anglii. No i poszło. Następnie była i Hiszpania, i Dania, i Belgia, Włochy, Szwecja. Husarzy dotarli też do Stanów Zjednoczonych, a także do Ameryki Południowej, gdzie oddziały husarzy były w takich miejscach jak Peru, Chile, Argentyna, Wenezuela. Oczywiście przez jakiś czas też ta jazda była w Polsce, ale nie była tak powszechna. Uzbrojenie to szabla, karabinek i pistolety. Oczywiście husarze na początku byli wykorzystywani do walk podjazdowych, do takich walk partyzanckich, teraz się na to mówi walk asymetrycznych. Również do strzeżenia. Później dopiero starli się takimi walczącymi nie w trzeciej linii, tylko na czele. Oczywiście ten okres, kiedy ta husaria była taką, nie husaria, tylko husarze, przepraszam, byli taką niedocenianą, lekką jazdą, to wykorzystywanie ich nie było takie jak innych, bardziej takich regularnych, bardziej docenianych jazd. Jednak z biegiem czasu, tak jak mówię, to się zmieniło. I ten XIX wiek, to ci husarzy to była elita. Czyli husaria to szarże, uderzenia rozstrzygające, przełamujące. Husarzy to w końcu regularna walka, ale nie mająca na celu takiego rozbicia, złamania wroga jak husaria. Jazda ciężka, jazda lekka. Jazda, która miała taki swój szczyt w XVI-XVII wieku i od końca tego XVII wieku właściwie przestała istnieć, a jazda, która dopiero w wieku XVIII zaczęła robić wrażenia, stawać się czymś ważnym. Ale dopiero ten wiek XIX doprowadził do tego, że husarzy stali się
nieodzownym, podstawowym rodzajem jazdy, który naprawdę decydował o wygranych. Czyli już wiemy, czym się różnią i następnym razem, kiedy ktoś będzie mówił o husarzach, którzy mieli kopie i przełamywali i wygrywali wiele bitew dla Polski, to możemy po prostu powiedzieć, że chyba pomyliło mu się z husarią, ale delikatnie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka i jak zawsze opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wróć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i zobaczenia ponownie.